Mój Boże, ile to już razy rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili, nie, tam tych paciorków to nie odmawiam, te paciorki to są takie tam, klepią te baby stare tam. Człowieku, czy masz świadomość, że ta modlitwa, której nauczyła cię twoja babcia, której nauczyła cię twoja mama czy tata, to jest wielki skarb. Czy masz świadomość, że te modlitwy. Które otrzymałeś, one najczęściej mają swój rodowód biblijny. Bardzo często są to modlitwy, które wyszły ze skarbca serc najlepszych z nas, świętych. Więc przestań wydymać wargi i pogardliwie odnosić się do tego dziedzictwa, tego czego cię nauczono, tego dziedzictwa pobożności. Tylko po prostu przyjmij to. I korzystaj też z tych modlitw. Jeśli jesteś takim arogantem, to może się zdarzyć, że podczas mszy świętej, już w bezpośrednim przygotowaniu do komunii, modlimy się modlitwą Ojcze nasz. I nie poczujesz tej głębi i nie rozsmakujesz się w tych słowach, jeśli będziesz miał lekceważenie do wszystkich modlitw, których kiedyś się nauczyłeś. A są to słowa, które wyszły z ust Zbawiciela i które przekazał nam abyśmy mogli modlić się tą najgłębszą i najpiękniejszą modlitwą.